Dzień dobry drodzy kochani widzowie. Witam Was jak zawsze serdecznie w nowym odcinku podróży do Nowej Ziemi. Dzisiejszym moim gościem jest Ania Głowacz. Witaj, Aniu. Cześć, kochani. Cześć, Kamilu. No, tak, Aniu. Właśnie mieliśmy tę okazję już kiedyś tutaj sobie porozmawiać na moim kanale. Trochę czasu już minęło. Oj, no długo no, długo mnie tu długo. nie było. Prawda. Teraz ten czas tak szybko leci, że ja nawet nie pamiętam, czy to było. W tamtym roku czy jeszcze na więcej? Nie, jeszcze, no, jeszcze chyba się. wcześniej, jeszcze wcześniej, wcześniej chyba, nie? po twojej pierwszej książce i chyba po moich, po mojej pierwszej też. To Gdzieś był 21. Chyba rok tam. Mm -hmm. nie? Ta pierwsza a, półtora, tak, może, tak, tak, tego. tak. No, no to trochę, trochę no, zleciało. Nawet zleciało. nie wiedziałem, że aż tyle. No, <laughs> myślałem, że maksymalnie rok, a to nawet chyba dwa już. No, y szybko, szybko leci, szybko. Y tak, no, no i właśnie, y sporo czasu minęło. Y dużo się dzieje energetycznie, w ogóle cały czas się dzieje dużo. Y szczególnie teraz ja mam takie wrażenie, że, że, że ostatnie miesiące to są już y konkretne, jeśli chodzi o takie przyspieszenie energetyczne. Mm -hmm. I wiesz, co takie może tutaj pytanko pierwsze na rozgrzewkę? Y no właśnie, co tam u Ciebie słychać? Jak ty tam się tutaj w tych czasach odnajdujesz, jak sobie radzisz i tak, co tam się u ciebie tutaj też dzieje? Wiesz co, to ja ogólnie rzecz biorąc, przepracowuję swoje własne procesy. Wiadomo, wewnętrzne. W dalszym ciągu piszę książki, jakby idziemy teraz w trybie, jakby po pierwsze pomocy ludziom. Jak wewnętrznie pracować ze sobą, jak się chronić, i tak dalej. Więc powstaje, powsta, powstał poradnik, który już można zamawiać w sprzedaży. Ale także idziemy trybem tak, jakby tego, co się ogólnie dzieje. Ja y, zaczęłam serię książek Płomienna Gwiazda. Y, w tamtym roku był to pierwszy, w którym to jakby opisywałam, co się energetycznie działo w przestrzeniach w tamtym roku mhm. i jaki to mogło mieć wpływ na to, co się działo na Ziemi i jakby bardzo dużo ludzi potem jak czytało tą książkę, to identyfikowało się, mówi o, to wtedy jak Ania opisywała, że działo się to, to i to, bo ja pisałam, który to był miesiąc i tak dalej, to nie mówili to u mnie wtedy działo się to, to i to czyli jakby to, co się działo w przestrzeni miało bardzo jakby duży wpływ na to, co się działo u ludzi jakby w ich ziemskim życiu, tutaj, w tu i teraz i w, i w ich tu i teraz, tak w ich procesach przede wszystkim wierzę, też jakby Opisuję tam siebie, opisuję swoją drogę w płomiennej gwieździe, więc opisuję swoje pułapki, w które wpadam, swoje problemy, jak ja z tych problemów wychodzę. Więc jakby tutaj jest taka książka, gdzie można bardziej bliżej poznać mnie, tak? I uczyć się na moich błędach, uczyć się na moich procesach, tak? Bo ja na przykład opisuję, jak przebiegał proces krystalizacji ciała u mnie, tak? Jakie miałam odczucia w ciele, co się działo, jak ciało się oczyszczało? Więc potem jak to się będzie u kogoś działo, to on już będzie wiedział, aha, dobra, Ania to opisała, że tak było u niej, więc u mnie może być podobnie, tak? Wiadomo, że nikt nie oczyści się w 100% w ten sam sposób. Ale są pewne paterny, wzorce, no jakby no jesteś w stanie oczyścić się tylko na kilka sposobów, tak? No przez pot, przez anginę, przez, przez grypę, przez taki bardzo mocno lejący się katar, przez grypę żołądkową, tak? lub przez wypryski na skórze, tak? To są główne jakby elementy takiego yy, oczyszczania się. No niektórym jak na przykład oczyszczasz krew, no to możecie się puścić krew z nosa na przykład, tak? Bo to już jakby ta, która się będzie chciała oczyścić, będzie chciała wyjść z organizmu. Natomiast jakby no gdzieś tam jest to poukładane mniej więcej, jak to jest krok po kroku, jakie są etapy. Więc jakby ja yy, opowiadając o tym, jak to przebiega u mnie... Troszkę tak jakbym jest to, torowa ścieżkę, wiew. tak mm, wyobraź sobie, że jesteśmy w dżungli. <grywania> zabiorę cię teraz na chwilę do dżungli. I zazwyczaj jest tam taki przewodnik, który ma wie tą taką, Jezu, maczetę, tak? I on wiesz, idzie przez te, przez te liście i tą maczetą, wiew tam wycina toruje drogę tym, którzy idą za nim, nie? No więc no, wyobraź sobie, że ja po prostu jestem tą, tym pierwszym ludzikiem z tą maczetą. <noise> I ja, wiesz, obrywam każdym liściem, który musi zostać, wiesz, święty, żeby ktoś nie oberwał i tak dalej. Ja wpadam w każdą dziurę, tak, na pająki, na węże, na, i tak dalej, więc y, na gadziny tak samo, y, więc jakby, wiesz, y, jestem tym, tym kto, kto toruje gdzieś tam tą drogę, gdzie kto pokazuje, jak sobie poradzić z niektórymi rzeczami. Y, ja w książkach nie szczególnie w pomiennych wieściach, ja nie ukrywam tego, że ja czasami też wpadam w pułapki, że ja czasami też mam cięższe dni, że ja czasami też czuję się po prostu jakby mnie ktoś, wiesz, walnął ubuchem w głowę, bo każdy z nas w tym procesie transformacji ma lepsze i gorsze dni, więc wiadomo, że teraz im już jestem dalej, im się więcej nauczyłam, im ta wibracja jest większa, to jest inaczej, ale to jest na zasadzie zmieniają się problemy. Nie zmienia się to, że tych w ogóle już nie ma, tak? To zależy owszem od Twojej kreacji, ale jakby też y, doszliśmy już do punktu, w którym my coraz bardziej rozumiemy, że te istoty, które są najbardziej świetliste, jakby mają w sobie najwięcej światła, są najbardziej atakowane. Dlatego, że. Y, I przede wszystkim te, które mają stworzyć linię czasu, piętego wymiaru. Dlatego, że to my jesteśmy kreatorami. Bo to my mamy w sobie najwięcej y, procent ludzkiego DNA, a co kreuje. Kreuje ludzkie DNA de facto, dlatego że stwórca istocie ludzkiej typowo dał iskrę kreacji. Więc jeżeli my mamy na przykład istotę ludzką, która ma w sobie 60% DNA, no to ona ma jakby poziom kreacji na poziomie 60%, tak? Mhm. Jeżeli my mamy istoty, które tworzą opadającą linię czasu i mają na przykład 20-30% ludzkiego DNA, no to ta możliwość ich kreacji jest bardzo niska, tak? Więc ciemnej stronie nie zależy na tym, żeby zaprogramować tych, którzy mają niską moc kreacji, bo oni nic nie wykreują, tak? Tylko zależy im na tym, żeby zaprogramować te istoty, które są w pełni jak najbardziej ludzkie, tak? Więc te istoty, które mają tworzyć w przyszłości piątą linię czasu, czyli linię czasu zniesienia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my sobie zdawali sprawę z tego, jak ciemna strona wykorzystuje właśnie nas, jakby te istoty najbardziej świetliste, najbardziej czyste, jeżeli chodzi o, o, o jakby ilość ludzkiego DNA w naszym ciele, tak? Do kreacji tego, co się dzieje dookoła nas, bo to my jest, my tworzymy przyszłość, przestrzeń. Tu i teraz, jutro, pojutrze, za dwa miesiące, za rok, za dziesięć lat, to my jesteśmy kreatorami. To tak jakby ja wiesz co, podaję taki przykład czasami ludziom i ja mówię, wyobraź sobie, że ty dajesz aniołowi plastelinę, Anioł, Aniołowi, który jest istotą już z poziomów, na których nie ma cielesności. Tak? Bo to są już bardzo wysokie. Poziomy powiedzmy, że z dwunastego wymiaru, tak? Istocie anielskiej, wysokiej, potężnej. Dajesz plastelinę. I mówisz jej tak: ulep mi ludzika. No i myślisz, że on ulepi? No nie, bo nie on ma czym ulepić ludzika, tak? No bo nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma jak zgnieść tą plastelinę, ponieważ nie ma ciała, żeby ulepić tą plastelinę, a energią nie jest w stanie uformować materii aż tak dobrze. No ale jeżeli ty dasz, ja, ja tobie dam plastelinę, Kamil, i powiem ci, ulep mi ludzika, to co? No ty mi już ulepisz, tak? Pięknego ludzika. W, w pięknym ubranku, zrobisz mu buciki, kapelów, tak? <śmiech> <śmiech> Więc jakby wiesz o co chodzi. Mhm. Więc to my zostaliśmy powołani do tego, żeby kreować w materii i kreować materię. Dlatego, że tylko materia jest w stanie kreować materię. Wiesz o co chodzi? Dlatego powstał człowiek. I dlatego anioły się zbuntowały, bo wiedziały, że to może być pułapka, że człowiek będzie kreował to, co dobre i to, co złe. No i tak człowiek robi. Ale jakby. Wszystko było po coś. To jest, to jest poziom świadomości i zrozumienia daleko przekraczający nawet moje możliwości. Jak sobie to stwórca wszystko zaplanował, co do joty, co do jednej duszy, która schodzi tutaj w odpowiednim czasie. To, to jest po prostu masterplan. No wyobraź sobie tyle miliardów dów. I każda jest osadzona odpowiednio w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie dzieje się to, w odpowiednim czasie ma interakcję z tą, i z tą, i z tą istotą i wpływa na nią w ten i w ten sposób. To jest, to jest masterpiece, to jest po prostu my nie, nie jesteśmy w stanie pojąć się swoim ludzkim umysłem nawet, bo on jest po prostu zbyt ograniczony na tą chwilę jeszcze, żeby, żeby jakby pomieścić w sobie taką ilość informacji i danych. Nie? Więc ale zobaczcie, ja myślę, że stwórca wiedział, co on robi dokładnie. Zresztą my jesteśmy teraz w procesie wychodzenia z tego, to jest jedno wielkie doświadczenie, nauka dla nas yy, i tak dalej. I więc, więc jakby ja w tych moich książkach wie, cały czas przekazuję, ile mogę, ile po prostu jestem w stanie przekazać tego, co się dzieje i u mnie i w przestrzeni, i co ja robię. Teraz powstał poradnik, yy, który już jest przedprzedawy na naszej stronie. Yy, I słuchaj, w tym poradniku skupiłam się po pierwsze na przekazach. Bezpośrednich, czyli od stwórcy mam przekazy, mam przekazy od pradawnych, od Matki Smoków, mamy przekazy od GAI, mam przekazy od króla Atlantydy. I każdy z nich po prostu jakby zrobił swój własny przekaz dla ludzkości, w którym są ujęte równe rzeczy, i to co było, i to co będzie. I jakby ja tego nie dotykałam. Na zasadzie to po prostu zostało mi, wiesz, szedł przekaz, jego ja spisywałam. I nawet moja redaktorka i korektorka wiedzą, że jedyne, co mogą zrobić, to postawić kropkę albo przecinek. Bo nie wolno im zmienić ani jednego słowa w tym przekazie. Mimo, że na przykład będzie się jakieś słowo powtarzało, tak? No to ono się powtarza z jakiejś konkretnej przyczyny. Ponieważ energetycznie ma jakby nieść jakiś tam przekaz, tak? Podprogowo, podświadomie, czy w nadświadomości. Także tam są przekazy. Tam są techniki pracy z energią. Robienie sobie tarczy, oczyszczanie się z emocji, programowanie swojej własnej podświadomości, ponieważ, Kamilu ja zrobiłam to, słuchaj, na sobie ten trik um, i wymazałam sobie program palenia papierosów i zaprogramowałam sobie nowy niepalenia. Że ja nigdy w cię nie paliłam i rzuciłam palenie z dnia na dzień. Da się? Da się. My możemy sami siebie zaprogramować, tylko my nie wiemy o tym, że my to potrafimy, tak? Tak samo jak jesteśmy w stanie zaprogramować swoje DNA, w ten sposób, żeby ono nas leczyło. Gdzie my mamy jako człowiek, wiesz, zdolność samouzdrawiania się. Więc, wiesz, to jest wszystko, to jest wszystko droga. My, my jesteśmy w trakcie drogi do tego punktu przeskoku, w którym to wszystko się zmieni, ale ja ci powiem, że pięknie powiedział to w przekazie, już nie pamiętam kto, że my żyjemy w czasach, kiedy ludzkość będzie znała Starą Ziemię i Nową Ziemię jednocześnie. Czyli w jednej inkarnacji, jakby doświadczy tego, co było stare i złe i matryksowe, a jednocześnie doświadczy tego, co jest nowe, piękne i jakby co jest już częścią Nowej Ziemi. My jesteśmy tą częścią ludzkości, która jakby jest po obydwu stronach, pozna obydwie strony, i to będzie takie. No, ci, co przyjdą później już po nas, oni będą znali już tylko tą dobrą stronę, tak? Nie będą mieli porównania, nie będą potrafili odnieść się w żaden sposób do tego, co było kiedyś, bo oni już przyjdą na to nowe, dobre, na to piękne. Natomiast my jesteśmy teraz jakby tą warstwą tych, które przyszły tutaj, żeby zmienić tą rzeczywistość. Mhm. Więc jeżeli zeszliśmy tutaj po to, żeby ją zmienić, no to wiesz, zakawamy, zakawamy rękawy do góry. No i do roboty, bo to się samo nie zrobi, nie? Więc, więc wiesz, ja w tym poradniku daję wskazówki też, tak? Jak pracować z energią, jak się chronić, jak się oczyszczać, jak się łączyć ze swoją duszą, bo, bo to też mi się wydaje jest bardzo, bardzo ważne. Jak się odciąć od programów Matrixa, jak na przykład chronić się przed wampirami energetycznymi. Wiemy, że jest ich coraz więcej. Jakie mamy dary? Ludzie nie wiedzą, jakie mamy dary, jak je identyfikować, jak ich używać. Także to wszystko jest w tym poradniku. Starałam się, żeby on był jak najbardziej mało obszerny, bo wiesz, jak słyszysz słowo poradnik, to sam myślisz: o, to tam będzie takie 150-200 stron, łatwo by nie szybko znaleźć, nie, a tu pani Anna głować, znowu jak zawsze 370, nie. <słyski> Więc trzeba będzie wertować te strony, bo się nie mogła dziewczyna, że tak powiem, zmieścić. Więc, więc musiałam jeszcze więcej, jeszcze więcej napisać. Więc co, też pokusiłam się o to, żeby opisać wszystkie czakry do 15, włącznie tej takiej w sumie dla nas najważniejszej. Bo my dążymy do tego, żeby ta czakra 15 nam się otwarła, bo ona jest tak naprawdę bramą do, do niebowstąpienia na zasadzie do tego, do tego skoku, kole, jakby kwantowego, do piątego wymiaru. Bez, bez tej czakry otwartej, jakby nie jesteśmy w stanie mm, zrobić nic, tak? Nie, nie przeskoczymy. Więc my dążymy do tego, żeby ona się otworzyła. Także ta praca w naszym ciele, w naszej energetyce, ona w dalszym ciągu jakby musi być, musi trwać. No i tak jak mówię, no, idziemy sobie. Stwórca powiedział też kiedy, tak? Dał nam nawet czas yy, możliwego skoku kwantowego więc jakby ja się tego trzymam i kreuję, że to się właśnie wtedy stanie, tak, no on powiedział, że to jest koniec takiego um, ciemiężenia ludzkości, no, planeta też się wznosi cały czas, nie, a my tak trochę musimy gonić tą planetę, no bo ona w przestrzeni kosmicznej sobie, wiesz, idzie takim pasmem w górę, ta wibracja jest coraz wyższa, coraz wyższa, no i my chcąc, nie chcąc musimy za tą planetą nadążyć e, i te wibracje nasze, słuchaj, też się podnoszą, w tamtym roku, Poziom wibracyjny przeciętnej istoty świetlistej, czyli światła takiej wysokiej, to było około 500 tysięcy. Teraz to jest milion i pół, milion sześćset się zdarza nawet, że ktoś już ma, tak? Więc my idziemy razem z planetą, gonimy tą planetę i nie zostajemy, staramy się nie zostawać w tyle, więc bardzo dużo się zmienia energetycznie, mimo że my tego nie widzimy czasami na zmianach, tych takich mikrozmian. Ale jeżeli yy, no bo słuchaj, jeżeli w Twoim domu, nie wiem, na, na półeczko opadnie Ci trochę kurzu, tak? No to Ty nie zobaczysz tej warstwy kurzu, mimo tego, bo ona opadła i ona jest. I pójdziesz i zetrzesz ściereczką, nie? Bo sprzątasz co tydzień i zetrze, zetrzesz ten kurz ściereczką. Ale gdybyś nie ścierał tego kurzu przez rok i on by tak opadał warstwa po warstwie, pyłek po pyłku, jedna maleńka zmiana energetyczna po drugiej... I nie, nie ścierałbyś tych zmian, nie? Yy, I nagle zauważył, miałbyś taki przeskok, wiesz, świadomościowy z punktu rok temu do punktów teraz. Jakbyś mógł sobie to porównać, to zobaczyłbyś, jak dużo tego kuwu, czyli jak dużo tych zmian energetycznych, pozytywnych, jak dużo tych takich pyłków, i skierek jakby nagle weszło w twoją osobistą energetykę, w twoją przestrzeń, jak dużo przyniosło zmian wewnętrznych twoich w procesach, tak? Które odbiły się w Twoim świecie zewnętrznym. Jakby my, wiesz, my, mając, idąc dzień za dniem, my tracimy percepcję postrzegania czegoś w takim jakby w czasie oddalonym od tego, gdzie my jesteśmy teraz. I ciężko nam się jest zatrzymać, na zasadzie siądę i pomyślę sobie napiszę sobie, gdzie byłam 5 lat temu. Co wierzyłam 5 lat temu, co czytałam 5 lat temu, co oglądałam 5 lat temu, co słuchałam 5 lat temu, a co robię teraz. Tak? Albo zróbcie sobie, co robicie teraz. Na jakim poziomie jesteście teraz i wróćcie do tej karteczki za rok. Tak? Żeby było wam lepiej dostrzec te zmiany, skoro, skoro one gdzieś nam tam umykają. Bo wiewkami, to jest tak, że niektórzy są bardziej albo mniej sensytywni, więc. Jeżeli ktoś pójdzie, nie wiem, do centrum handlowego, tak, i on odczuje tą energię, że, że ludzie, jedni działają na nich lepiej, drudzy gorzej, to im jest łatwiej dostrzegać te zmiany, bo ta sensytywność u nich wzrasta. Ale jeżeli ktoś ma niski poziom sensytywności, tak, no to on jakby nie dostrzega tych zmian chociażby energetycznych, mimo tego, że one są. Więc, więc to jest właśnie kwestia tej, tej percepcji, postrzegania. No więc, jakby starałam się tym poradnikiem to wszystko ułatwić. Teraz jeszcze schodzą nam na, na zimbie złote dzieci. W zasadzie już zaczęły schodzić teraz od maja, więc na początku roku, nie wiem czy widziałeś, napisałam bajkę. Słuchaj, kryształowe dziecko. Tak, I ona tak. została tak pięknie odebrana przez dzieci. Dzieci chcą drugą część, bo one chcą wiedzieć, co dalej. Co one mają robić dalej, jak już pójdą do szkoły. Jak, jak będą wyglądały dalsze przygody Marcelka? Co? Jak on będzie rozwijał te swoje zdolności, kryształowego dziecka, które posiada? I powiem ci, że naprawdę ja byłam bardzo mocno zaskoczona tym, jak pięknie ta bajka się przyjęła i, i co dzieci robią z tą bajką, bo te dzieci po prostu biorą tą książkę pod pachę i po prostu chodzą z nią od pokoju do pokoju. Zostawiając ją tam, gdzie się bawią, i wychodzą z pokoju, zabierają tą książkę ze sobą. Tak jakby to, <laughs> jest jakiś taki przekaźnik energetyczny, nie wiem, ochrona, nie, nie wiem, po prostu nie potrafię, nie potrafię tego wyjaśnić. No, są dzieci, które nie lubią czytać, a jak widzą tą książkę, po prostu biorą się i czytają. To jest po prostu niesamowite, co się, co się dzieje, Ym, jakby gdy ta książka spotyka właściwe dzieci, nie? Ym, bo to wiadomo, że ona zawsze trafi tam, gdzie, gdzie powinna trafić. Ym, no, słuchaj, teraz będę miała w ogóle bo są premiery dwóch książek teraz, bo wydaję teraz i poradnik oraz taką książkę Bratniej dusze w pułapce pustki. I to jest książka, która bardzo mocno pokazuje to połączenie, tą miłość, tą, ten brak tej osoby, na którą my cały czas czekamy. Także to, to też jest bardzo mocno osadzona, tak jakby historia w takich naszych własnych, wewnętrznych procesach kiedy my próbujemy wypełnić pustkę drugą osobą, tak? Nie do końca potrafimy skupić się na sobie, tylko i wyłącznie. Także no tam też na pewno znajdzie, znajdzie się wiele, wiele odpowiedzi, ale przede wszystkim ta książka, podobnie jak Miłość Znaleziona w Śmietniku, one, wiesz, ja do każdej mojej książki wkładam energię, nie? Czyli... Ta książka nie, nie ma być tylko książką, tylko jeżeli ja już wykorzystuję energię mamy gai i mam papier, tak, który jest przekaźnikiem tej energii, to ja zawsze staram się nakierować tą energię moją plus mamy gai na jakiś proces, w którym dana książka pomaga. Tak? I te książki, właśnie tak jak jest znaleźć na śmieci, uczy brat nie są jakby naenergetyzowane w ten sposób, że czytając je, przepracowywujesz emocje, które przeżywasz podczas czytania tej książki. Wiesz o co chodzi? Mhm. Jakby one, ty, ludzie płaczą na tych książkach, wiesz, łzy po prostu, takie grochy się leją. Zdecydź mówią, że po, powinnam dokładać do tych książek chusteczki higieniczne, jakby już w paku, więc, więc jakby dzieje się, tak? Ale to jest katarzizm, czyli wiesz, oni uwalniają się z tych emocji które czytają książce, i oni uwalniają siebie. Czyli jakby, to, to tak jakby książka wciągnęła ci te emocje, które są u ciebie w ciele, jakby gdzieś tam, zakopane, ona je po prostu wchłania. I masz przepracowane, oczyszczone, wyciągnięte i tak dalej, możesz iść dalej, masz czystą kartę i tak dalej, nie? Mhm. Więc. Więc jakby bratnie dusze to jest też tego typu książka, która przepracowuje energię tego właśnie tej pustki, tego, że kogoś nie ma, że nam kogoś brakuje, tej samotności. Ja myślę, że dużo, dużo osób ma teraz ten problem, no dlatego, dlatego ta książka wychodzi teraz, a nie, a nie kiedy indziej. Bo jesteśmy na takim etapie, że, że mamy po prostu przepracować to teraz, tak? Że już jesteśmy, część osób, bo wiadomo, że nie wszyscy, są na etapie, że teraz, ten temat jest jako taki wie topowy, pierwszy, i tak dalej. No i z tym musimy sobie płynąć. Także, także, kochani, jak oglądacie, serdecznie zapraszam. I czas przejścia, czyli poradnik, i brat niedufy są już dostępne przez sprzedaży. Kochani, jeszcze tylko wytłumaczę, bo czasem nie wiecie, że przed sprzedaż oznacza, że zamawiamy książeczkę wcześniej. Natomiast wysyłana jest zawsze w dniu najwcześniej w dniu premiery, czyli 29 czerwca mamy premiery obydwu książek. Także serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś ma ochotę poczytać, anegołować, to można sobie już zamawiać u mnie na stronie na www.gwiezdnechieci.pl. Ale cię, ale cię, Kamilu, normalnie nic nie powiedziałeś. Spokojnie, ja to mam pytania już w głowie przygotowane. więc. No, jeszcze chciałem wiesz, to nawiązać do tego, co, co tam trochę wcześniej powiedziałaś, to takie jedno zdanie, że nam przyszło żyć i na tej starej ziemi i na nowej, to właśnie jak, jak to mówiłaś, nie, to, to ja tak sobie też na to patrzę i tak już od dawno temu tak to sobie rozkminiłem, że właśnie z poziomu naszej duszy to takie wcielenie się w ten okres, gdzie jeszcze, wiesz, jedną nogą w starym, jedną nogą w nowym, to jest taka, wiesz, no, miejscówka w pierwszym rzędzie, poniekąd, nie? Tak. Najlepszy tak. widok, bo. Y to jest taki po prostu niepowtarzalny czas, że, że, tu, że łączy się jedno z drugim i, i potem już wiesz to nowe tylko będzie stare było wcześniej i, i, i no nie ma takiego czasu drugiego gdzie możesz no jeszcze być bo ty wiesz, jesteś zmianą tutaj no właśnie zahaczyć jesteś to zmianą nie tak. więc Bra brać tym udział jeszcze i to kreować tak, nie właśnie dokładnie widzisz tą zmianę no bo ty nią jesteś właśnie o to chodzi że ty jesteś zmianą tak czyli zeszłeś tutaj te dusze które są tutaj teraz są zmianą czyli tak naprawdę one wykreują tą nową ziemię są mhm. no kreatorami tak. tej nowej, nowej rzeczywistości, nie? Więc no tutaj właśnie ta kreacja też jest bardzo, bardzo ważna, nie. Mhm. I właśnie, wiesz co, ty tutaj też na koniec wspomniałaś o tych aktualnych procesach, y, które się zadziewają teraz tutaj w nas, w wróciach i trochę chciałbym się na tym skupić, nie? że y, no, Ciekawi mnie twoje zdanie, jak ty postrzegasz ten okres obecny? Tak załóżmy, ja tak na, na to patrzę od. Momentu, jak się zaczęło robić ciepło, cieplej, tutaj, czyli tam równonoc wiosenna, mhm. tam też to się trochę złożyło z tym, że ten Pluton wszedł do wodnika, tam w tych okolicach, nie? I to też tam na, na 20 ponad lat, tak będzie astrologicznie. Też też to ma pewnie, pewnie jakiś wpływ na to wszystko, co się dzieje i będzie działo. Ale właśnie, jak Ty postrzegasz ten okres, nazwijmy to ciepłych miesięcy, czyli wiosenno-letnich, tych, które już mhm. były, są i będą, no bo teraz mamy około połowę wiosny, już tam na, pocz na początku maja, kalendarzowo. Pod kątem właśnie taka aktualizacja energetyczna tego, co się dzieje, zarówno w nas, w naszym wnętrzu, co tam w nas teraz się transformuje, na co jest położony nacisk, ale też jak fajnie jakbyś trochę powiedziała o tym, co się dzieje, tak bardziej, wiesz, kolektywnie, globalnie, mhm. w systemie, albo takie też procesy energetyczne, kosmiczno-kolektywne, takie też bardziej no, holistyczno-globalne, więc, więc takie, dwa, ta, takie, takie dwie perspektywy nie? wewnętrzna mhm. i, no, i zewnętrzna bardziej. Znaczy, powiem Ci tak, że tak naprawdę obydwie perspektywy, czyli i globalna, i ta wewnętrzna, nasza, własna, one się ze sobą poniekąd łączą. Mhm. E, dlatego, że wszystko to, co się dzieje w przestrzeni planetarnej, czyli w przestrzeni planety, e, musi finalnie zostać odzwierciedlone w kolektywie. Dlatego, że kolektyw podąwa za planetą. I teraz, Kamilu, jest taki proces. My weszliśmy w proces po pierwsze wielkiego przyspieszenia, co właśnie daje nam wejście tego Plutona w wodnik. I to przyspieszenie teraz będzie przez kolejne 20 lat, czyli wyobraź sobie na przykład pracę świadomościową, przebudzeniową, którą jeszcze rok temu musielibyśmy wykonać w ciągu na przykład 10 lat, tak? Teraz będziemy wykonywać w przeciągu dwóch, to jest takie przyspieszenie razy 5, tak przynajmniej tak mi się to pokazuje, tak? Więc to jest pierwsza sprawa, że wszystko przyspieszyło, i bardzo dużo ludzi zacznie się budzić w tym trybie przyspieszonym właśnie. Jesteśmy na etapie, kiedy zostały otwarte wrota do ujawnienia, tak? Zaczynamy proces ujawnienia. On wiadomo, będzie trwał, ja czuję, 2 do 3 lat na ten moment. Będzie trwał cały proces ujawnienia krok po kroku. No, nie mogą nam wyrzucić wszystkiego na raz, bo ludzie by tego nie wytrzymali psychicznie, tak? Więc cały ten proces ujawnienia jest przed nami. On będzie mm, jakby. Dekodował programy Matrixa u kolejnych grup, które są falami przebudzenia. Dlatego, że ludzie też będą budzili się takimi falami, nie wszyscy naraz, tylko po kolei, tak? Dlatego, że to jest tak, że z, wytłumaczyć jest to z poziomu energetycznego, dlaczego tak jest, dlaczego falami. Bo jeżeli schodzi energia, na przykład z przestrzeni kosmicznej, która ma wywołać daną, dany proces w ciele człowieka. To ona wtedy schodzi do jakiejś tam części kolektywu, która ten proces ma teraz przepracować. Czyli powiedzmy, wejdźmy sobie w liczby, mas na przykład yy, 10 tysięcy istot ludzkich, tak? które przebudzą się w jednym czasie, i na przykład po dwóch tygodniach dostają od twórcy jakiś tam impuls, który na przykład yy, pozwala im na przeskoczenie jakiegoś tam progu, tak? Bo nie wiem, zapala się żaróweczka, o rządy chyba jednak mówią nieprawdę. O, następny potem idzie impuls dla tej puli, która się przebudziła, dla tej konkretnej fali, która jest połączona ze sobą poniekąd energetycznie, tak? Przez chwilę, na ten czas, kiedy jakby stwórca czy przestrzeń syła dane impulsy, które powodują przepracowywanie pewnych procesów u tej grupy, tak? Dlatego, że na przykład my. Czy tam jeszcze ci, którzy byli jakby przed nami, tak, są w daleko dalej w swoich procesach? Ale każdy, kto się przebudzi, musi przejść te wszystkie procesy. I jakby przestrzeń stwórca pomaga, natomiast jakby nie budzi pojedynczych ludzi, bo wtedy tych impulsów musiałoby być bardzo du dużo, tak? Tylko budzeni są ludzie takimi falami. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Więc teraz tych fal będzie więcej. I one będą większe, czyli jakby więcej będzie istot ludzkich w danej fali, którzy się będą budzili. No wiesz, tak naprawdę powiem Ci, że no, do Nowej Ziemi ma przejść 27% populacji ludzkiej. Na tą chwilę z tych osób, które istnieją na planecie, jest to około 18%. Czyli de facto te 9%, które nam brakuje. To będą istoty, które dopiero przyjdą na ten świat. Tak? Natomiast z tej puli, która jest, żyje teraz, to jest 17% populacji ludzkiej. 18, 17, no to jest takie 17,8, no blisko 18 w, ta, w każdym bądź razie. Więc zobacz, ile jest ludzi do obudzenia. Bo obudzonych ludzi tak naprawdę może jest ile? Z 3%, z 4%. No, doszli może byśmy gdzieś tam do 5, jeżeli ktoś jest na takim bardzo początkowym gdzieś tam etapie, że już coś tam do niego dociera, co coś jest nie tak, nie? Bo zaczyna szukać, kmienić i tak dalej. Więc no, tych fal będzie teraz coraz więcej, będą coraz częstsze, coraz większe, coraz więcej ludzi się będzie budziło, um, bo będą mieli jakby impulsy zewnętrzne, właśnie tego ujawnienia, które będą wspomagały te procesy przebudzenia, dlatego że my się budzimy, Kamilu, na podstawie um, wstrząsu, tak? Ja to zawsze tak. Ostatnio zaczęłam to tak tłumaczyć, że, że wyobraźcie sobie, że wy jesteście takim kubeczkiem albo szklanką, w której, w której jest woda, wypełnioną wodą, programami Matrixa. I jest w tej szklance napięcie powierzchniowe. Nie ma miejsca, naprawdę, bo po prostu zostaliście zawaleni programami od, od urodzenia, tak? tego nie wolno, to wolno. Jak poczujesz to, trzeba płakać jak poczujesz to masz się cieszyć jak to się stanie masz być smutny jak to się stanie masz być radosny tak nam powiedziano wszystko jak my mamy żyć my nie mamy, nam zabrano wolność wolność y, czucia siebie przeżywania siebie przeżywania swojego życia my mamy z, z utartym schematem y, utartym sposobem myślenia jak myślisz inaczej to ty do wariatkowa ty jesteś zły ty jesteś głupi bo ty masz inny sposób myślenia to, wiesz, to już nie są te czasy, ale wyobraź sobie, że do tej szklanki, użyję szklanki, tak? W której teraz jest śmietnik, śmietnik matryksowy. pójdzie taki element potrząśnięcia tą szklanką. I co się stanie wtedy z tą wodą, która tutaj jest napięciem powierzchniowym? Ta woda się wyleje. Niedużo, ale troszkę. I co się wtedy stanie, kochani? Dusza ludzka, która jest przygotowana na przebudzenie, dostanie w to miejsce, czyli w te dwie, trzy krople, które się rozlały, dostanie prawdę. Czyli przedrze się do świadomości ludzkiej, do umysłu, część prawdy. I ja się zawsze śmieję, bo mówię, że prawda ma, tak, ma taką zdolność, którą ja nazywam łyżeczką. Ona przynosi ze sobą taką łyżeczką łyżeczkę. Jak ona już jest w tym kubeczku, to ona tą łyżeczką tak wyrzuca całą tą nieprawdę, całe te programy Matrixa, się tak wyrzuca, wyrzuca i zaprasza swoich prawdziwych kolegów. Na zasadzie, chodźcie, już jest miejsce, chodźcie już jest miejsce. I to jest to tak to można by zobrazować, jakbyś zrobił um, takie graficzną bajkę. Jak wygląda proces przebudzenia się człowieka, tak? I teraz każda kolejna kropla prawdy, tak, czyli jakby tego informacji, puli informacji spoza Matrixa, spoza programowania ogólnie, tak? Przynosi swoją własną łyżeczkę. Tak? Więc to ten proces potem przyspiesza, dlatego że jest tyle tych łyżeczek prawdy, że już coraz więcej tej wody z tego kubeczka. Tego, wie, tego kłamstwa, tych manipulacji, ta prawda jest w stanie, że tak powiem, wyrzucić. Wiesz o co chodzi. Mhm. Więc ja myślę, że to jest takie fajne do zrozumienia, tego, że potrzebujemy czasami właśnie tego pierwszego takiego knięcia, takiego wstrząsu, żeby część tego syflu się wylała. Nie? Niektórzy pokazują to też w inny sposób, bo jeżeli na przykład wsypiesz do wklanki, nie wiem, garść ziemi, tak, i będziesz próbował łyżeczką wyciągać tą ziemię stamtąd, tak, no to, to potrwa wieki. Ale jak zaczniesz wlać do tej wklanki czystą wodę, tak, cały czas przelewać, przelewać, żeby to się wylewało, ten syf, żeby się wylewał, tak, to w końcu ta szklanka wypełni się czystą wodą i tego syfu tyle nie będzie. I teraz zobacz te energie, które schodzą. One są jak ta czysta woda. I ten proces oczyszczania, który my przechodzimy w momencie, kiedy już mamy trochę tej prawdy w tym swoim kubeczku, tak? I ten proces oczyszczania, który my przechodzimy, to jest właśnie wychodzenie po kolei z programów, czyli odsuwamy się od tego fałszu, od tego, co było, identyfikujemy swoje własne problemy, jesteśmy w stanie świadomie dostrzec, że rzeczywistość, w której my jesteśmy jest odbiciem nas samych czyli ona pokazuje nam, co my jeszcze mamy do przepracowania gdzie my jesteśmy, na jakim etapie my jesteśmy, to jest wszystko odbicie, więc więc jakby przestrzeń cały czas nas prowadzi to nie jest tak, że my jesteśmy sami sobie i, i my nie wiemy, co my teraz mamy robić, bo przestrzeń cały czas nam pokazuje na jakim my jesteśmy etapie mm, i, i, i pokazuje nam te procesy, które są jeszcze przed nami Powiem ci, że ten rok jest rokiem moim zdaniem uwalniania energetycznego, czyli właśnie takiego oczyszczania się z programów, z nałogów z wszystkiego co nie służy ciału, z wszystkiego co nie służy duszy. Oczyszczanie się właśnie z takich energii, z takich programów matrixa narzuconych jakby kolektywowi ludzkiemu. No i tutaj jakby z tej misji w przestrzeniach, którą jakby gdzieś tam ja mam no, to mogę powiedzieć, że bardzo dużo tego jest oczyszczane, jakby odgórnie, tak? Czyli, jakby stwórca zarządził, że kolektywnie dane emocje, czy dane rzeczy, pakty, dyskietki, czy blokady na czakrach, czy, czy pieczęcie, czy karma, że to wszystko ma być kolektywnie oczyszczone i to teraz powoli się oczyszcza cały czas. I ten proces oczyszczania się energetycznego planety ma się zakończyć w sierpniu tego roku. Teraz zobacz, jeżeli my mówimy o planecie, że planeta ma zostać oczyszczona, tak? no to mówimy także o istotach ludzkich, dlatego że istoty ludzkie są częścią tej planety. Mówimy także o istotach innych, takich jakimi są zwierzęta. I, i w procesie oczyszczania nie są oczyszczani tylko ludzie, ale także zwierzęta. I, i jakby to oczyszczanie idzie coraz dalej. Czyli jakby najpierw zostało oczyszczone to, co było widoczne na zewnątrz, czyli wszystkie blokady, jakieś tam wież, zaślepki na trzecim oku, jakieś takie blokady umysłu, że tutaj ludzie mieli takie, wiesz, takie jakby kopuły im po prostu ktoś takie metalowe dał, żeby nie, nie odczuwali energii źródła. tak? Najpierw usuwane były kolektywnie tego typu rzeczy. Ale teraz, coraz bardziej, jakby w tych procesach uwalniania tej, tej planety i kolektywu, idziemy w stronę głębi, czyli naszego wnętrza, czyli tego, co nas w środku blokuje. I to są już lęki, to, są już, to jest już cierpienie, to jest już niecierpliwość, to są już takie nasze emocje. Kamil, to są emocje, które bardzo mocno siedzą w istocie ludzkiej, które blokują istotę ludzką przed podejmowaniem decyzji bo zauważ że istota ludzka została przez ciemną stronę jakby obniżona do takiej do takiej kukiełki tak którą niewądy sterują tak mhm. i my boimy się w ogóle poruszyć stopą tak albo tam nówką gdzieś ten żeby niewąd o tym nie wiedział. tak My się w ogóle boimy zrobić cokolwiek sami. Dlatego, jakby najbezpieczniejsze zostało nam zaprogramowane, wy najbezpieczniej i podążać za tłumem, tak? Robić to co, to, co mówią nam rządy, to, co mówi nam telewizja, że to jest najbezpieczniej. I my się nauczyliśmy, że to, jest, że to jest najbezpieczniej, to jest nasza strefa komfortu, tak? I nasze ego usilnie trzyma nas w tej strefie komfortu. Ale teraz jest czas, Kamilu, ten rok, tak? Ten proces uwalniania, kiedy my. W obronie samego siebie i swojej wolności mamy ruszyć tą nóżką. I zrobić ten pierwszy krok, i wyjść z naszej strefy komfortu. Bo bez wyjścia ze strefy komfortu nie ma, nie ma, nie ma doświadczania, i a co za tym idzie, nie ma nauki. A jak nie ma nauki, nie idziemy wyżej, czyli nie wspinamy się. Nie jesteśmy w stanie, bo no stoimy w miejscu, po prostu, no, to jest, to jest tak, jeżeli, jeżeli ja na przykład chcę być bezpieczna i na przykład zamknę się w domu i będę siedziała cały czas w domu, tak? No to ja może i przeżyję więcej lat, bo nie będę wychodziła, nie będę ryzykowała i tak dalej, ale czy ja się czegoś nauczę? No nie, no kompletnie nie. Nauczę się tylko, no nie wiem, może siedzieć w bardziej wygodnej pozycji. Że mnie tu, bolało, nie? Ale wiesz, A... ale może zachorujesz też szybciej, bo nie będziesz miała ruchu takiego. Dokładnie, wobec dokładnie. Ale wiesz, no to jest właśnie brak doświadczenia, że, że my nie jesteśmy w stanie się nauczyć ewoluować w pewnym stopniu, jeżeli my nie wyjdziemy poza strefę swojej, swojego komfortu. A no, niestety, nasze ludzkie ego jest skonstruowane w ten sposób, że ono usilnie chce utrzymać nas w takim, w takim polu bezpieczeństwa. Tak. Ono, a, a to pole bezpieczeństwa, yy, moi drodzy, jest zaprogramowane przez Matrix, bo to Matrix od, od najmłodszych lat mówił nam, co jest bezpieczne, a co nie. A ego uczyło się tak, na podstawie programów Matrixa, co jest dla niego bezpieczne, a co nie. Więc teraz ono steruje nami właśnie na podstawie tego, co nauczyło się od Matrixa. Wiecie o co chodzi? Więc teraz my musimy no, troszkę kopnąć w tyłeczek nasze ego i powiedzieć nie. Teraz ja tu rządzę. Wychodzimy z domu, tak? Robimy teraz to, robimy pierwszy krok. Nie, liczy, nie liczymy się z tym, co pomyślą inni. Bo zobacz, tu jest jeszcze znowu kolejny program. Co pomyślą inni? Jak ja zrobię tak, albo jak ja nie wiem, co pomyślą inni, jakie ja na, nagle zacznę jeść tylko warzywa i owoce. Dużo jest takich ludzi, którzy martwią się o to, co pomyślą inni. A ja się pytam, ale ty się zajmij sobą, a pozwól, żeby oni zajęli się sobą, bo ty masz swoje procesy i swoje życie, a oni mają swoje. I to jest, my mamy taką tendencję w ogóle, i to się też dotyczy kreacji naszej, że my się za bardzo skupiamy na innych i jakby nie potrafimy zająć się sobą. Po pierwsze, zająć sobą, a po drugie, kreować do siebie. Ja na przykład daję taki przykład, że my bardzo często, nawet obgadując, wiesz, obgadując, oczywiście to już jest i tak niska wibracja, tak, obgadywanie, ale mówiąc o kimś, tak, mówimy o, no bo tutaj pan Kowalski to, to ma taki piękny dom i on tak dobrze zarabia i ma taką świetną pracę i cały czas mu się powodzi i, i ma szczęście i, i wiesz, i, i taką obfitość ma, tak. I zobacz, co robimy. My kreujemy dla Kowalskiego. No, bo tata na każdą naszą myśl mówi, tak, Kowalski ma piękny dom, ma wyśmienitą pracę, jemu się powodzi i tak dalej. Ale jak ty siedzisz, tak, w domu, to sobie myślisz, o, nie chcę, być, nie chcę być taki biedny, tak. Chciałbym lepiej zarabiać. E, nie wiem, e, chciałbym mieć piękny dom, chciałbym mieć fajną żonę. A co słyszy przesuń, że ty chcesz? Więc co ci mówi tata, dobrze, będziesz chciał. I ty sobie tkwisz w, w, w takim, jakby punkcie chcenia, tak? Że ty chcesz, i tam mówi, dobrze będziesz chciał, i ty tylko coraz bardziej chcesz, no bo tata ci daje to chcenie, tak? Coraz więcej tego chcenia ci wkłada do tej, do, tej, do tej twojej przestrzeni, tak? Więc ty zaraz będziesz, będziesz tak chciał bardzo, a to się nie będzie materializowało, wy wpadniesz w depresję, ty zaczniesz być smutny, ale kto jest winny? No ty. Bo ty zamiast skupić się na swoim życiu i kreować dla siebie pozytywnie. Potrafisz kreować tylko dla innych. No więc jeżeli, jeżeli my w końcu jakby zatrzymamy się i popatrzymy na to w ten sposób zobaczkami, no to może u niektórych wiesz, ta kuleczka dobromira nagle się zapali i pomyślą sobie, kurde, no faktycznie tak jest. Czemu ja nie skupiam się na sobie? Czemu ja jakby jestem w stanie powiedzieć dobrze o innych, a nie jestem w stanie powiedzieć dobrego słowa dla siebie? My zapominamy o sobie, więc gdzie tutaj jest pole do miłości bezwarunkowej do samego siebie? Nie ma, Kamil. No, no nie ma, więc to jest, zobacz, to jest kolejny proces. Czyli, zobacz, ja mam czasami wrażenie, że ten nasz proces przebudzenia to jest takie kulanie kuli śniegowej, po prostu pod górę. I mhm. im więcej mamy przepracowane, tak, tym, tym jakby cięższa się robi ta kula. Z tym, że im dalej jesteśmy w tym procesie, mam takie wrażenie, ja jakby widzę to w ten sposób, że jakby łączy się kolektyw, i tak jakby wszyscy pchali tą kulę razem. Czyli ona de facto ma jest lżejsza niż była na, na samym początku, tak? Bo jest już potem pchana przez kolektyw. Wiesz o co chodzi? I teraz zobacz, ma to odzwierciedlenie w tym, że 10 lat temu, jeżeli takie osoby jak my, wyszłyby do mediów. No, tak jak nawet teraz, do, do, do YouTube'a czy na Facebooku, czy tak, i tak dalej. No to to, to nie byłoby dobrze przyjęte. Tak? I mielibyśmy bardzo duży ciężar tej początkowej kuli, którą byśmy kulali. Ale teraz już tyle osób się przebudziło, że kolektyw pcha te kule. I jest lżej, jest lepiej, jest większa przestrzeń do tego typu tematów, jest większa otwartość ludzi. I już jakby nie jesteśmy zamknięci, wiesz, nie mamy takich klapek na oczach, jak, jak to mają konie, tak? Jak idą, żeby nie patrzyły sobie na boki, tylko żeby się skupiły na drodze, tak? To my już nie mamy tych klapek. Już, już wiesz, większość osób gdzieś tam ma je ściągnięte, tylko oni jeszcze nie wiedzą, że mogą spojrzeć w bok. Wiesz o co chodzi? Oni, oni po prostu tak mocno są zaprogramowani na to na tą torowość tego, co jakby jest im narzucone, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, że oni mogą. Oni mogą zrobić wszystko to, co oni chcą. tak? Spojrzeć tu, spojrzeć tam, w każdą stronę, do góry, w dół, gdziekolwiek chcecie. tak? Tylko zdajcie sobie sprawę z tego, że wy możecie wszystko i nie ma dla was rzeczy niemożliwych. Bo nikt nie może wam powiedzieć, jak macie żyć. I nikt nie może wam y, zabrać waszej wolności Jaką macie jako istota energetyczna, jako istota fizyczna, jako dusza? Nikt. Więc, więc to jest też to. To są te procesy uwalniania się właśnie z tych wzorców, i one będą bardzo mocno wybrzmiewały w tym roku, Kamilu. Bardzo, bardzo mocno. I ja myślę, że będziemy dostrzegać tą zmianę właśnie takiego oddzielenia się od tego, co nam nie służy. Coraz więcej osób będzie oddzielało się od tego. Od tego stada, które będzie szło właśnie tą jedną drogą, tak? Coraz więcej osób będzie widziało te drogi poboczne. I tak coraz mniej będzie szło tym środkiem. I teraz, im więcej ludzi wyjdzie z tego środka, czyli z tego nurtu e, programowanego, tak? Tym ci, którzy idą dalej w programie, będą jakby zauważali, że jest ich coraz mniej, że coraz więcej ludzi odchodzi. To jest tak, jakbyś kątem oka widział, że o, tam jest droga, tak? Że ktoś poszedł tamtą drogą. Ale jak zobaczysz raz, to może nie zareagujesz, ale jak zobaczysz 100 razy, tak? Czy tysiąc. No to, bo już tysiąc osób na przykład poszło i ci się pokazał migawka, o, tam jest droga, jednak mówna iść tamtędy, tak? To zaczniesz może myśleć, że faktycznie jest tam droga, i może odwrócisz wzrok, żeby ją zobaczyć. Więc, więc to jest też kwestia tego, że my coraz bardziej będziemy jakby tutaj odrywali się od tych programów Matrixa i szukali swojej własnej drogi żeby właśnie skupić się na prawdzie zewnętrznej i na wnętrzu, bo um, ja też mówię, że to jest tak, że jakby przebudzenie dzieli się na, na to, co jest zewnętrzne i na to, co jest wewnętrzne. E, tutaj musi być harmonia. E, to nie może być tak, że my skupimy się tylko i wyłącznie na procesach wewnętrznych swoich, dlatego, że y, my nie, jakby jeżeli Ty się skupisz tylko i wyłącznie na sobie i w ogóle nie będziesz dostrzegał tego, co dzieje się dookoła Ciebie, no po pierwsze, przestrzeń ci nie pokaże, po drugie, nie doświadczysz, po trzecie, ty jakby wyłamiesz się z całego procesu, zamkniesz się w sobie, tak? A ty masz być częścią procesu. Więc, więc ja już mówiłam to ostatnio też w wywiadzie, że to jest tak, że to jest jakbyś miał dwie połówki jabłka. I jedna część to jest jakby proces zewnętrzny, czyli wyszukiwanie prawdy, tak? fałszu, matrixa. E, dokopywanie się do prawdziwej historii e, cywilizacji ludzkiej, e, jakby identyfikowanie, e, jakby nauka tego, żeby nauczyć. Nauka tego, żeby nauczyć. E, jakby chcemy się nauczyć e, wyłapywania na podstawie intuicji i podpowiedzi od duszy, co jest prawdą, a co nie. Ale ty się tego nie nauczysz, jeżeli zamkniesz się w sobie. No bo. No, bo wtedy zamykasz się na całą przestrzeń dookoła. Więc jak ty masz cokolwiek wyłapać, skoro jesteś zamknięty. Więc tutaj mamy proces poznawczy zewnętrzny, czyli wychodzenia z Matriksa, z kopuły matriksowej, czyli z tej, która jest na zewnątrz planety, tak? Naszej części planety Ziemi. Natomiast ty masz swoje własne procesy i swoją własną kopułę Matrixa, która jest tu, tak? Każdy z nas ją posiada. I teraz tutaj trzeba zrobić dziurkę, tak? I albo powoli wyłupywać, albo iść na całość, po prostu ją ściągnąć, tak? Z pełną akceptacją konsekwencji, jakie to przyniesie, oczywiście, tak? I wtedy to jest właśnie nasza wewnętrzna praca, czyli, czyli znów my musimy jakby nauczyć się słuchać siebie, słuchać naszej, naszej wewnętrznej intuicji, łączyć się z duszą, mieć świadomość tego, że wszystko to, co w nas jakby mapuje się do rzeczywistości, dookoła nas, tak? A nie na odwrót. Bo, tak jak sobie powiedzieliśmy, przed, przed nagrywaniem bardzo dużo osób jest takich, które myślą, że czekają, tak? One siedzą w fotelach albo czekają w blokach startowych, tak? I już gotowe, a będzie skok kwantowy, ja już jestem gotowy, nie? I one czekają cały czas. Stoją w miejscu, czekając. Ale one, one nie kreują tej zmiany, bo one stoją, one są gotowe, ale one nie wystartowały, one nie zaczęły biec. Jeżeli nie biegnie, to energia nie pracuje. Wiecie, to jest taka przenośna oczywiście, kochani, tak? Żeby Wam było łatwiej to zrozumieć. Ale jeżeli my nie zaczniemy biegu w stronę nowej Ziemi, nie poczujemy na swojej skórze powiewu wiatru, oporu, który daje gęstość powietrza, tak? Nie potkniemy się o kamyczek jeden, drugi, o patyczek, nie dostaniemy gałęzią w twarz, tak? To my nie dobiegniemy do tej mety, bo my stoimy cały czas w progach startowych, ale nie zaczynamy biec. Więc ta przestrzeń się nie zmieni. I jeżeli my nie zaczniemy iść w jej kierunku, bo to my jesteśmy zmianą i wszystko zaczyna się od nas, czyli od naszego wnętrza. I jeżeli my nie zmienimy siebie, świat zewnętrzny się nie zmieni. I my nie możemy siedzieć czekać, a to dobra, niech inni się zmienią, a ja sobie tu poczekam, a wci inni się zmienią, i wtedy przestrzeń się zmieni, ja sobie wskoczę. Nie, kochani, to tak nie działa. I nie wskoczycie sobie. Dlatego, że ta droga, ten bieg, tak? który wy mieliście ruszyć, miała wam dać doświadczenia, które nauczą was, uwolnią was, yy, przeprogramują was umysł, yy, jakby wyswobodzą was yy, z tego wszystkiego, co do tej pory na Was ciążyło, co was programowało, tak? I wy dobiegając tam do mety, prze, jakby mając ten bieg za sobą, te wszystkie kamyki, patyczki. Ten podmuch wiatru, te, te problemy, które może napotkacie podczas wieku, tą zadyszkę, tak, to zmęczenie, ten pot, który z siebie wyraliście, bez niego nie ma skoku kwantowego dla Was, bo Wy stoicie w miejscu. Więc i znowu zobaczcie: stoicie w miejscu czemu? Ponieważ nie chcecie wyjść ze strefy komfortu, bo tutaj jest Wam dobrze, bo, bo jest Wam cieplutko, bo się nie zmęczycie. Nie wiecie, nie uziajacie się, nie będziecie musieli potępić litrów wody, żeby się nawodnić, jest Wam po prostu fajnie, tak? Ale, ale to nie jest wyjście, dlatego że Wy stoicie na początku, tam gdzie jest start, a skok kwantowy jest na mecie. I ci, którzy dotrą do mety, tak? I przebiegną całą tą drogę z wszystkimi problemami, potknięciami, które są na tej drodze, to ci w nagrodę. Za to wszystko, co przeszli i przepracowali w sobie oraz w świecie zewnętrznym, który ich otacza, i który, który jest ich własnym odbiciem, oni jakby to, to odbicie stanie się częścią ich świata. Ale ten świat nie może być odbiciem tej osoby, która stoi cały czas w blokach startowych, bo ona odbija zupełnie co innego do przestrzeni. Wiecie, o co chodzi? Wiesz Kamilu, rozumiesz? Tak, Czy ty tak. rozumiesz to, co ja mówię? Nie bo poruszam, wiesz, jak... Rozumiem, rozumiem. No. Tak, wiesz co, Aniu, to takie jeszcze bym rozwinął ten wątek, który poruszyłaś tam przed chwilą, trochę wcześniej, odnośnie tego, że ten rok jest tak nakierowany, nastawiony na te procesy ujawniania, zarówno zewnętrznego, tak samo wewnętrznego ujawniania, uwalniania, oczyszczania. Tak. Właśnie mhm. jak to lepiej zrozumieć? No bo to też mnie tak to interesuje i też ciekawi, jak ty na to patrzysz. W tym kontekście, że na ile te procesy wykonują robotę za nas, a na ile my też musimy sami ją wykonać, bo to też można na to różnie patrzeć. Mam, bo wiesz, ktoś może tak na to patrzeć, że ok. Teraz są uwalniane w nas jakieś tam programy umysłu, wzorce, nie wiem, autosabotażu tak dalej. Mhm. Emocje też w przyszłości być może jeszcze bardziej, tam sprawy karmiczne, rodowe i wiesz i wyjść z założenia, że okej, okay, ja sobie siadam, bo teraz tu przestrzeń Stwórca procesy puści w ruch i mnie uwalnia, nie? I właśnie na ile te wsparcie przestrzeni z poziomu też no, ziemi, Stwórcy na ile ono wykonuje w nas jakąś robotę, ile to jest może procent, a na ile my też sami musimy właśnie co to dokładnie to uwalnianie jak ono tak wygląda, wiesz, technicznie w nas, nie? Bo to też jest na to mhm. można tak spojrzeć bardziej szczegółowo, nie? Właśnie, co byś powiedziała w tym temacie? Więc co, jeżeli chodzi na przykład o karmy, to to jest tak, że my jako istota ludzka przyszliśmy tutaj z takimi pokładami karm i galaktycznej i reinkarnacyjnej i rodowej, tak? Że wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem i masz na sobie i niesiesz na swoich barkach górę Monteverest, mhm. Tak? Wyobraź sobie takie porównanie, że ty to na sobie dźwigasz więc ty przyszłeś już tutaj do te, na tą ziemię z takim bagażem, y, którego nie jesteś w stanie ogarnąć swoim umysłem. Nie jesteś w stanie, bo, bo ty nie jesteś w stanie zrozumieć swoich przodków, którzy żyli, nie wiem, 5000 lat temu. Y, I dlaczego oni zrobili to i to, i dlaczego teraz ty masz za to cierpieć, tak? Bo by było się należy zwrotka energetyczna. I co zrobił stwórca? Stwórca po prostu zdjął y, z barków ludzkich. Ten taki bagaż, który nie należy do nas. Czyli baga w tego, co było kiedyś. Oczywiście karma w dalszym ciągu istnieje na takiej zasadzie, że jeżeli ty teraz. Dostałeś jakby czystą kartę. Czyli na zasadzie albo się zmienisz, i zaczniesz jakby szanować przestrzeń samego siebie, albo nie. Więc jeżeli ty teraz na przykład z kogoś skrzywdzisz, to, to nie jest tak, że karmy nie ma. Ona jest w dalszym ciągu, natomiast ona się nie ciągnie, wiew od tam setek tysięcy lat wstecz, tak? Czyli nie jest tą górą Monteverest. Ty dostaniesz tylko i wyłącznie to, co nabroiłeś w tym życiu. Więc czego jesteś świadomy? Co musisz przepracować? Co musisz zwrócić? Co musisz energetycznie odpuścić, tak? To to jest. I teraz sobie wyobraź, że nie masz już na swoich barkach góry Monteverest, tylko kozę. Na przykład taką tutaj ci stoi sobie koza, tak? W dalszym ciągu jest ciężka, waży ze 30-40 kg, ale to nie jest wyraz. Więc ty jesteś w stanie przepracować, siąść z tą kozą, tak? I niech ona ci powie, co tutaj jest do zrobienia, co zrobiłeś źle, za co trzeba teraz oddać energetycznie, tak? Gdzie jakby ktoś tobie jeszcze przestrzeń, co jest tobie winna, co ty zrobiłeś, tak? Gdzie masz pole do manewru. Bo zobaczcie, to jest tak, że jeżeli Ty daw coś do przestrzeni, to przestrzeń tobie daje. I Ty możesz ukierunkować to, co przestrzeń tobie da, w pola, które Ty chcesz, żeby ta przestrzeń tobie oddała. Mhm. To już znowu wchodzimy w kreację, nie? Więc to nie jest tak, że, że stwórca i przestrzeń zrobią całą robotę dla nas. Bo jeżeli my ściągniemy programy, jakieś tam matrixa, to człowiek sam musi uporać się z tym, że on nagle zaczyna widzieć prawdę. I, i, i tutaj się zaczynają nasze emocje, które my jako przebudzeni bardzo dobrze znamy, tak? to nie jest, Kamil, łatwa ścieżka, ty dobrze o tym wiesz. I tego Stwórca za nas nie zrobi. On po prostu ściągnął, to jest, to jest właśnie to, że to jest ściągnięcie tych klapek, zobacz, tych bocznych klapek, tak, które mamy tu, one zostały ściągnięte. Czy popatrzysz w bok, zależy od Ciebie czy to patrzenie pociągnie za sobą pójście w bok i wyjście z tego głównego jakby toru matrixowego to jest kolejna sprawa. Czyli już tutaj wracamy do czego do wolnej woli. Do wolnej woli, do planu duszy, do jakby do punktu, w którym dusza zdecydowała się w planie popatrzeć w bok, w którym zdecydowała się wyjść, tak? I i obraz tą drugą ścieżkę. Także to jest taka kwestia, bo to nie jest tak, że to wszystko zostanie zrobione za nas, nie. Po prostu jakby stwórca i przestrzeń zdają sobie sprawę z tego, że istota ludzka została tak mocno jakby odciężona tymi wszystkimi bagażami nazwijmy to bagażami, tak, że ona się spakowała po prostu na 10 tysięcy inkarnacji, a nie na jedną. To tak, jakbyś po prostu jechał na wakacje, które trwają tydzień. I tak powinno być. Wybierz no, załą sobą jedną walizkę, yy, przepracuję w tym tutaj tą kofulkę zieloną, do wymiłość, tak? Utratę miłości, czerwone spodnie. Wiesz, masz jedną walizkę, tak? Doświadczeń. Ale my zabraliśmy tą walizkę doświadczeń, którą my mamy przeżyć w tej inkarnacji, plus tony ubrań, tak? Z poprzednich. I weź to teraz wszystko. Wypiesz, wyprasuj, odwieź do fafy. Jeszcze musisz mieć wystarczająco dużą szafę, żeby się to wszystko zmieściło. Wiesz, to. To jest kwestia tego, że on nam odjął to, co nie było w tą jakby nasze w tej inkarnacji do zrobienia. Znaczy, powiem Ci jeszcze jedno, nasze dusze doskonale wiedziały o tym, że tak się stanie, schodząc tu. I że będzie moment, kiedy jakby stwórca odciąży nas. Na zasadzie zabierze część ciężaru, bo, bo my byśmy sobie po prostu nie poradzili z tym procesem przebudzenia. A wszystko idzie tak jak ma być, tak? I idziemy jakby w tym procesie jak w zegarku, wszystko jest chronologicznie u taty zaplanowane, więc, więc on po prostu wie kiedy co ma zrobić. A my tylko dostajemy informację, że teraz będzie robione to, to i to i to. I teraz co ty możesz zrobić z tą informacją? Zastanów się, usiądź i zapytaj się jak ty możesz uwolnić siebie, co ciebie trzyma, jakie są twoje kajdany. I, I zobacz, na przykład ja rzuciłam palenie, czyli jedyną rzecz, która mnie jeszcze trzymała jakkolwiek, jako taki negatywny agregor, tak? W tamtym roku. I, I po tym, jak to zrobiłam, stwórca mi powiedział, że teraz jestem gotowa. Ja mówię, ale na co? Na to, żeby pomóc uwalniać planetę. Bo, gdy, bo dopóki ja byłam w jakikolwiek sposób uwiązana, no to jak ja będąc uwiązaną mogę pomagać planecie się uwalniać? skoro ja nie znam pojęcia wolności, bo coś mnie trzyma, tak? tak? Więc skoro mnie coś trzyma, to ja będę promieniowała tym, że jestem w 90% wolna, ale coś mnie jednak trzyma. Więc chcąc, nie chcąc, ja musiałam uwolnić się najpierw, czyli zobacz, ja opisuję znowu w pomiennej gwieździe wyzwolenie, opisuję swoje własne procesy uwalniania, tak? Które finalnie prowadzą do tego, że ja mogę pomóc potem przestrzeni innym ludziom, Procesie ich uwalniania, ponieważ sama już przeszłam ten proces, wiesz o co chodzi. Mhm. Więc my mamy tutaj proces właśnie takiego, tak jak mówię, ja mówię, nałogi bardzo mocno teraz i bardzo lekko, kochani. To, to jest, to przychodzi teraz z taką łatwością, że nie wiem, dwa lata temu, pięć lat temu nie bylibyście w stanie tego zrobić. Ale to jest teraz najlepszy czas, właśnie do sierpnia, kiedy jesteśmy w procesie uwalniania i kiedy przestrzeń pomaga się uwolnić. Kochani, jeszcze jedna sprawa. Po to macie swoich opiekunów, aby, aby wasi opiekunowie wam pomagali. Ale trzeba ich poprosić. Dlatego, że i wszystkie istoty, łącznie z waszymi opiekunami, szanują waszą wolną wolę. I nie są w stanie pomagać wam w żaden sposób, dopóki ich nie poprosicie. E, więc, jeżeli wy nie prosicie swoich opiekunów o pomoc, nie mówicie: a weź mi tutaj pomów, y, y, nie wiem, Proszę swoich opiekunów o to, żeby pomogli mi wrócić palenie. Tak? Proszę Was, pomóżcie mi wrócić palenie. Wymyślcie coś, żeby było łatwiej. Prośba poszła, oni mogą zadziałać. Ale jeżeli prośba nie pójdzie do nich bezpośrednio, to nasi opiekunowie są w takim powiedziałabym, na stand-by, Czyli oni czekają. Tak, tak w poczekalni. oni czekają, i oni będą interweniować tylko i wyłącznie w momencie zagrożenia życia, kiedy to jeszcze nie jest punkt w waszym planie duszy, aby doszło do opuszczenia danej inkarnacji. Mhm. Oni tylko wtedy będą reagować. A y, bo, bo jakby to jest taka interwencja już no zewnętrzna, że już muszą zareagować, że nie ma, czy moja wolna wola, czy nie, bo nie twoją wolną wolą jest umierać. Tak? Nikt nie chce umrzeć. Więc, więc jakby oni wtedy reagują. Natomiast we wszystkich innych sprawach, tak? Po prostu trzeba poprosić, albo powiedzieć, tak? Weź tutaj, ogarnij to i to, albo byś pomógł trochę, bo ja już nie ogarniam, tak? Ja już mam za dużo. Weź trochę tego ciężaru, pomóż mi nieść, jakkolwiek, cokolwiek, o cokolwiek chcecie ich prosić. Mówicie prosić o wszystko, tak? I oni będą nas wspomagali. I tata też, do taty tak samo, możecie poprosić tatę. I tata też wam pomoże. I jakby tą pomoc taty właśnie moich opiekunów też opisałam właśnie w Płomiennej gwiazdzie Wyzwolenie. Zresztą w poradniku będzie fragment płomiennej gwiazdy wyzwolenia właśnie o tym, jak ja sama jakby przeprogramowałam swoją własną podświadomość, żeby pokazać ludziom, że się da, i jak się to robi. Użyłam jak zawsze swojego własnego przykładu, nie, bo jakby na sobie zawsze jest najlepiej pokazać, bo wiesz, jakie, jaka była Twoja droga, co było przed, jaki był wynik, jakie są skutki, więc jakby jest wtedy najlepiej. Nie? Więc, Kamilu, no, bardzo, bardzo dużo takiego um, oczyszczania od, od, odpinania się od programów, jeden za drugim. Mhm. To ujawnienie bardzo mocno przyspieszy to odpinanie, tak? Bo będziemy widzieli coraz więcej mleka się będzie wylewało. I to mleko takie będzie śmierdzące i czarne i... i wiesz, nie. To już nie będzie tak, że nie dostrzeżesz tego, bo to już nie będzie kałuża, wie, wody, tylko to już będzie takie, wiesz, Truby. takie tsunami mało już przyszło, tak? To już nie jesteś w stanie nie, nie zauważyć tego, wytoniesz po, po kolana czy po kostki, tak? w, no, w czymś w brudach. Tak, ale wiesz co, Aniu, tutaj, tym co powiedziałaś na temat tego wewnętrznego uwalniania i wsparcia procesów, że te takie jakieś zaślepki z nas będą schodziły, że będziemy w stanie spojrzeć bardziej na woki i po prostu ogarnąć perspektywę szerszą, to to się też pokrywa z tym, jak ja to czuję i odbieram w sensie, że wiesz, dla przykładu, na przykład, dla przykładu, na przykład jeżeli <laughs> ktoś tkwił w jakichś podświadomych takich schematach, wzorcach, programach, które go sabotowały, podświadome przekonania, hmm. no podświadome, tak, hmm. informacje, podświadomości, nie, to ja to wsparcie z przestrzeni energetycznej tak odbieram, że to nie jest tak, że nagle ta przestrzeń nas z tego wyzwoli i będziemy odmienieni, tylko że. Na po... Tak, na poziomie hmm. naszej świadomości, rozszerzenia naszej percepcji, bo po prostu tego, co się w nas dzieje, będziemy być może po raz pierwszy w stanie. Dojrzeć w sobie takie przekonanie, taki program, powiązać przyczynę ze skutkiem, że taki jest skutek w naszym życiu, taki, a nie inny, tak się czujemy, manifestujemy jak tam jakieś braki, na przykład, nie, tam niedobory. Mhm. I ta przyczyna właśnie jest w tym przekonaniu, w tym programie, że być może po raz pierwszy będziemy, po raz pierwszy będziemy w stanie. Tak to ogarnąć, te kropki połączyć, i tak samo będziemy mogli na przykład po raz pierwszy tak głębiej poczuć, jakie są za tym schowane takie te emocje z tą przeszłością, też związane z tym przekonaniem, jakieś wspomnienia, i to takie będzie jakby uwolnienie w nas. Ale co my z tym zrobimy, wiesz, czy my do tego podejdziemy w sposób świadomy, otwarty, żeby to transformować i właśnie uwolnić, i żeby to po prostu przeobrazić dla czyli własnego użytku, to jest jedno. To jest droga. Czy my ruszymy no z tych kroków startowych, Kamil? Tak. To o to chodzi, nie? A druga opcja, że możemy w takiej większej nieświadomości, wiesz, zapętlić się w tym, wejść w te emocje, w ten opór wewnętrzny, w jakieś tam obwinianie i tak dalej i w ogóle tego nie widzieć, jeśli chodzi o, o to, czemu to się pokazało, nie? Że, że to jest mhm. rozwojowe. I tu właśnie chodzi też o taką postawę człowieka. Czy on tak, no bo świadomy. to jest nasza teraz już wewnętrzna praca, tak? Czyli jakby przestrzeń ułatwia, otwiera nam pewne perspektywy, poszerza nam pole widzenia, tak? Czyli perspektywy patrzenia już z poziomu duszy Tylko teraz pytanie, czy ty posłuchasz duszy? Czy ty no posłuchasz tego? Czy ty, czy ty właśnie zaczniesz biec w stronę tego przeskoku kwantowego i, i doświadczysz tych wszystkich dołków, kałuż, tak? Kamyczków, patyczków po drodze, które będziesz musiał przeskakiwać czy omijać, tak? albo doświadczać bólu z nich związanego, bo się uderzysz palucha dużego albo małego i to wtedy boli, tak? Wszyscy na pewno uderzyli się kiedyś w kanapę. <laughs> nie wierzę, że nikt tego nie doświadczył nigdy. Więc wiemy, jak takie małe uderzenie potrafi dać nam w kość, tak? Jak bardzo potrafi być przez chwilę bolesne. Ale to nas uczy, tak? To, to wszystko, wszystko jest naszym doświadczeniem. I wiesz, Kamilu, mi się wydaje, że my też zapominamy o tym, o tym, że my idziemy, my wracamy do domu. Na takiej zasadzie, wy ten cały proces, wszystko to, co przechodzimy, wszystko to, co zaplanowała nam dusza i co zaplanował stwórca, ma na celu zaprowadzenie nas do domu. Zostaliśmy zrodzeni jako energia, jako ducha z istoty bezwarunkowej miłości i do niej mamy wrócić. Ale żeby do niej wrócić, my musimy poznać, jakby, jedność istnienia. No właśnie. Mhm. My musimy wiedzieć, że każdy człowiek, którego spotykamy, każda istota, nad którą się natkniemy, jest nami, jest jednością z nami. I dopiero jak my poczujemy tą jedność, tak, to zdamy sobie sprawę z tego, że to jest jakby nie jesteś w stanie pokochać wszystkich, nie czując w sobie jedności. Mhm. O co chodzi? Tak, tak. I wiesz I co, Aniu? Mam takie pytanie jedno, takie na koniec, może już. Też myślę, że wiele osób sobie takie pytanie gdzieś tam stawia z ciekawości, czy może nie z ciekawości. Ty sprawdzasz linie czasowe, taki masz wgląd właśnie w też te potencjały przyszłości, więc, więc fajnie Ciebie o to spytać. No bo jest ten czas właśnie wewnętrznego oczyszczania, uwalniania, uzdrawiania, transformacji, i on się wiąże z tym, że on nie jest łatwy w większości przypadków, no bo te stare nasze tam bagaże emocjonalno-mentalne się uwalniają, nasze traumy jakieś i to po prostu, wiesz, psychika, nasze ciało fizyczne to też odczuwa po prostu intensywnie, nie? I to nie jest takie, mm -hmm. wiesz, są te sinusoidy, że po prostu są dołki. I chodzi mi o to, czy też wiem, że to jest indywidualnie u każdego inaczej, że może być ktoś, kto potencjalnie jest już mega rozświetlony, ma to wszystko w sobie tam, wiesz, uporządkowane, uzdrowione i, i, i. Idzie przez ten czas już po prostu łatwo i gładko, i mu się fajnie żyje. Tak pewnie są takie osoby, jest ich tam może i sporo, ale tak kolektywnie bardziej to jest intensywny proces. Też zauważyłem, że u osób, które się interesują rozwojem świadomości, które chcą się rozwijać, mają tą intencję gdzieś w swoim polu, aby, aby iść w tym rozwoju, to takie rzeczy, te wychodzenie na powierzchnię tego cienia, tej, tych spraw mentalnych są bardziej intensywne niż często u osób, które w ogóle nie mają pojęcia o rozwoju świadomości i nie chcą się rozwijać, ponieważ nie mają z tej intencji, żeby się rozwijać, więc to u nich jakoś nie wychodzi. Nie? I chodzi mi o to, czy, czy sprawdzałaś takie, takie coś, czy gdzieś w najbliższych latach jest taki punkt dla naszego kolektywu, taki moment, że te procesy już nie będą tak nastawione na takie te intensywne wyciąganie z nas, z nas, z tego całego tam jakiegoś brudu, bagażu, balastu i tego gruzu mentalno-emocjonalnego, że będzie nam już lżej na ciele, na duchu, na, na psychice, czy to właśnie bo te lata ostatnie kolektywnie... i obecny czas jest, ba jest mhm. bardzo ciężki dla wielu ludzi, tak, nie? I tak, tak. Właśnie. Znaczy powiem Ci tak, kolektywnie nie. Mhm. Dlatego, że tak jak, jakby wspominałam Ci o tych falach, tak, że yy, przychodzą fale przebudzenia. Pierwsze fale były tam, nie wiem, pięć dekad temu, mhm. tak? I te osoby już przeszły każdy proces, łącznie z procesem oczyszczania, z tym, że u nich te procesy były rozłowone na dłuższy okres czasu. Mhm. Więc one ogólnie przechodziły te procesy łagodniej. I teraz wszyscy ci, którzy jakby budzą się na samym końcu, tak, czyli im dalej będą, jakby im później się obudzą, tym ich proces przebudzenia będzie im bardziej intensywny no tak dlaczego, bo, bo dopóki ty nie masz świadomości tego, że ty jesteś w procesie i że ty masz się budzić że ty masz dbać o ciało, że ty masz się oczyszczać, że ty masz wspomagać te procesy tak, no to to tak będzie szło właśnie, no trochę ta energia będzie na ciebie działała, więc coś tam się będzie działo ale bez twojego przyzwolenia, akceptacji tego procesu no nie będzie to szło tak jak powinno, więc teraz dam ci przykład, schodzi energia oczyszczająca no, nie wiem, mamy pandemię grypy, na przykład epidemia grypy, tak? Tak jak była tam w ubiegłym stuleciu. To była epidemia światła, czyli oczyszczaliśmy się, tak? Teraz ten, kto miał tą świadomość, że no to ja się oczyszczam, tak? Pójdzie szybko, sprawnie, będę pił litry wody, żeby to wypocić, wszystko i tak dalej, ten chorował parę dni i było po chorobie. Ale ci, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego, że to jest część procesu, korowali dwa tygodnie i się męczyli, i się źle czuli, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest teraz, jeżeli ty podejdziesz do oczyszczania, do procesów uwalniania się z akceptacją tego, że ty tego chcesz, i dołożysz do tego swoją wolną wolę, to te procesy będą dla ciebie łatwiejsze, ale mogą być intensywniejsze, bo będą szybsze, tak? Ale teraz wyobraź sobie sytuację, kiedy bardzo dużo ludzi mówi, a, bo ja bym chciał już, żeby był skok kwantowy, bo ja już jestem gotowy, ja już jestem gotowy. Nie, nie jesteś, to po pierwsze. Tak? Dlatego, że te osoby, które już na tą chwilę miały wystarczająco zmienione ciało na, na kryształowo-krzemowe, są już w piątym wymiarze. Dokonały skoku jakby nie kolektywnego, tylko jednostkowego skoku kwantowego. One tam już są i jest ich na ten moment 81 z całej planety. Więc nie, nie jesteś gotowy, bo gdybyś był, to już tutaj byś nie siedział, tylko byłbyś tam. Więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, wyobraź sobie, że nagle się okazuje, że mamy rok do skoku kwantowego. Mhm. Wiesz, my ci obudzeni zrobiliśmy już część procesów, oczyszczania, programów. Wszystko, co jest zabrudzone w naszej energetyce, tak? Musi przejść przez ciało. To nie są tylko zabrudzenia nasze własne w ciele fizyczne tylko każda brzydka energia oczyszczona musi przejść przez ciało fizyczne. Więc ty to musisz po prostu przetrawić, tak? To jest jak z empatą. On jak zabiera czyjeś emocje, to tak jakbyś, to jakbyś miał jabłuszko i ja mu wydaję to jabłuszko Kamil, no daj, wiesz, daj, ja wezmę od Ciebie to jabłuszko, ale ja to jabłko muszę zjeść i muszę je przetrawić i muszę je wydalić, tak, muszę wywrócić je z siebie, bo ono nie jest moje, to jest Twoja emocja, ale ten proces tego zjedzenia, trawienia to jest przepracowywanie emocji, którą empata bierze od innych, żeby przepracować za innych, tak, ale tutaj my musimy swoje rzeczy przepracować. No i teraz wyobraź sobie, wy ty masz na przykład w ciągu dwóch tygodni zjeść tony jabłek. Tak? Plus jeszcze tata ci dowóci: a tutaj jeszcze jest dwie tony bananów, tu trochę winogron. Tu jeszcze to, to i to masz do zrobienia. To po pierwsze, nic byś nie robił, tylko byś płakał, a po drugie robiłbyś to w toalecie. Nie wychodząc z niej. Bo, bo, bo zobacz, jak. Jak te procesy, które my mieliśmy rozłożone na lata, niektórzy na dekady, tak? Te wszystkie procesy chorobowe, czy, 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 czy nos, jak mieliśmy kata, tak? Czy grypa, czy angina, czy pocenie się, wypacanie tego wszystkiego, tych programów, czy uwalnianie się z tych programów, co wszystko wiązało się z tym, że to musiało w jakiś sposób wyjść przez ciało. No to teraz weź sobie pod uwagę to, że ty ma, ktoś ma to zrobić na przykład w przeciągu paru miesięcy. To, co ty robisz przez dekadę. no To, co jest rollercoaster. Mhm. Więc moja odpowiedź, Kamilu, na twoje pytanie brzmi nie. Nie będzie takiego momentu, w którym całość kolektywu odczuje lekkość. Dlatego każdy jest na innym etapie swojego procesu przebudzenia. Mhm. A to może Więc... inne pytanie. A czy będzie taki z poziomu procesów planetarnych moment, gdzie energia już nie będą y, głównie nakierowane na... Uwalnianie i oczyszczanie ludzi, tylko na zasilanie już ludzkości wyższymi jakościami energetycznymi, nowymi potencjałami, że ewolucyjnie przejdziemy już planetarnie w nową fazę. nie? Właśnie mm -hmm. takie coś, że to już znaczy, będzie. Prostu... No to, to tak, totalnie, no to to będzie po skoku kwantowym, tak? czyli za 10 lat. Ale, ym... no ho, potwierdzenie, ale, ale ogólnie będzie też tak, że my będziemy w stanie po procesie uwalniania, który będzie teraz, w tym roku, tak, będziemy w stanie przejść razem z planetą do... bo następnym etapem będzie odbudowa i regeneracja, jakby, czyli takie sprzątanie. Sprzątanie bałaganu, który nasza ludzkość tak naprawdę narobiła, więc więc to, to już będzie wtedy zupełnie coś innego. Natomiast ci bardziej świadomi, świadomi zaczną sprzątać, gdy ci mniej świadomi, którzy dopiero wesli w ich proces, tak, Będą na etapie tego, że najpierw sami będą musieli u siebie posprzątać, zanim będą pomagać sprzątać planetę. Wiesz o co chodzi? Tak, Więc kolektywnie to nigdy nie będzie tak, że my będziemy nagle wszyscy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, na tym samym poziomie: o, wielkie wyzwolenie. Nie, bo każdy ma swoją indywidualną drogę, swój indywidualny proces. Tak jak mówię, to idzie falami. I, e, i tak jak mówię, takim. Momentem, o którym Ty wspominasz, czyli takiego totalnego katarzis i odcięcia się od tego, co było, i takiej totalnie czystej karty, już takiej w kreacji i we wszystkim, to jest właśnie skok kwantowy, który odetnie trzecią linię czasu, czyli całkowicie zamknie opadającą linię czasu trzeciego wymiaru, jakby zdefiniuje wartość i jakość czwartej linii czasu i dokona do skoku kwantowego do, dla tych, którzy są gotowi na wzniesienie się do piątego wymiaru, na Linię czasu wzniesienia. Także to będzie jeden moment, który będzie, zamknie to, co było, odpowie to, co jest nowe, a to, co tutaj jest, utrzyma na zupełnie innym, innym, wyższym dużo poziomie. Bo to będzie oczyszczony poziom z tego całego zła, z tego, no, z wszystkiego, co złe, tak? Więc, więc to będzie ten moment. Ale tak jak mówię, żeby dojść tam, my musimy zacząć biec. I jakby nie stać tutaj na, tej, na tym starcie, tylko zacząć zrobić chociaż ten pierwszy krok w stronę, w stronę tej mety, tak? I jakby z pełną akceptacją tego, co, co nas spotka po drodze, z odwagą serca sercu, że to jest dokładnie to, czego chce nasza dusza. Po prostu zacznij biec. Mhm, tak, po swoją tak. wolność tak naprawdę, bo to jest bieg po wolność. Mhm. Fajnie, bo ja właśnie tak intuicyjnie przeczuwam, nie mam pojęcia, wiesz, kiedy to się tam wydarzy, nie jestem w stanie określić i też... Yy jak to się wydarzy, ale właśnie czuję, że taki nawet tak na i na czucie, ale i na logikę biorąc to, no też te procesy oczyszczające, transformujące, uwalniające też nie będą trwały wieczność, to, to musi być po no prostu. Tak, wieczność. tak. I, I też wiesz, no Ziemia się wznosi, kosmos się wznosi i, i, i my też za tym wszystkim podążamy jako ludzkość, więc też taki czas gdzieś tam na tej linii, tam osi czasu, osi bardziej nastąpi, gdzie będziemy już skupiali się na nie na wychodzeniu ze starego, ale na odkrywaniu w sobie tego nowego. Ja wiem, że to indywidualnie każdy może czynić już nawet teraz, nie? Bo to teraz, nie ma tak, tak, że, tak, bardzo że dużo osób robi to już teraz. Tak, 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 Ale chodzi mi tak, gdzie już jako taka rasa bardziej, tak ludzka. Mhm. Wiadomo, też te dzieci, pokolenia tam najmłodsze też będą tutaj dorastać z każdym rokiem, to też i przychodzić, nie? Właśnie w tych energiach nowych, to to też jakby podnosi tą świadomość i, 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 I nas właśnie. do tego mhm. miejsca przybliża, nie? Więc tak właśnie. No tak okay. to tutaj też podobnie widzę. Okej, okay. wielkie dzięki Aniu za rozmowę tutaj dzisiaj. Ja także dziękuję bardzo Kamilu. Za zaproszenie mnie. Szybko zleciało, tu ponad godzinkę już rozmawiamy. Meka szybko, tak mam wrażenie, że to może no, Zawsze to być szybko leci. Minut może tak zawsze. Tak i już. Tak. Pozdrawiamy Was, drodzy kochani widzowie. Dziękujemy no, za czas poświęcony na oglądnięcie. Trzymajcie się, cieplutko, Pozdrawiamy Was. Cześć, trzymajcie się. I biednicy. Pa.